Nazywam się Bartek Gliniak. Jestem kompozytorem muzyki do oratorium Równoj ku Górze. Od czasu, gdy byłem dzieckiem, zawsze byłem zafascynowany folklorem góralskim. Bardzo często jako dziecko spędzałem wakacje, fery zimowe w Tatrach z rodzicami. Uwielbiałem słuchać pieśni góralskie, kapele góralskie, oglądać tradycyjne tańce góralskie. Czasami miałem okazję słuchać opowieści, legend góralskich również. Piękne wspomnienia. Mam obecnie szczęście pracować nad oratorium wrośniętym w tradycję góralską do przepięknego libretta Zofii Truty, wybitnej poetki góralskiej. Jest to oratorium, którego powstanie zainicjował pan Jan Mrowca. W naszym oratorium spotykają się dwa światy. Świat góralski, reprezentowany przez śpiewaków góralskich, zespoły śpiewacze góralskie, muzyków, kapelę góralską oraz świat symfoniczny, reprezentowany przez solistów, chór i orkiestrę. Tradycyjna muzyka góralska, tradycyjne śpiewy, kapela góralska wchodzą w dialog z muzyką symfoniczną. Natomiast oba elementy wchodzą w relacje z cytatami z błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, które są ujęte w partii narratora. Myślę, że powstaje coś wyjątkowego. Co tydzień mam okazję pracować z artystami góralskimi z regionu Czerwiennego, Czarnego Dunajca i sąsiednich okolic. I co tydzień mamy okazję korzystać z gościnności pani Małgorzaty Kulawiak, dyrektor Centrum Kultury i Promocji gminy Czarny Dunajec. Zapraszam gorąco na premierę oratorium Równoj ku Górze, która odbędzie się w Krakowie 30 września.